Elo w Trzciance to według ogólnopolskiego rankingu liceów Perspektywy 2015 najlepsza szkoła w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i jedna z lepszych w województwie wielkopolskim z odznaką honorową za zasługi. Dlatego każdego dnia chętni, pełni zapału tłumnie dążymy przed godziną 8 do jej progów. Czyste, zadbane korytarze to łącznik wielu osób wymieniających swoje spostrzeżenia, powtarzających utrwalony materiał, uczących się, a także flirtujących, bo przecież młodość ma swoje prawa. A za tymi drzwiami to dopiero się dzieje. W naszym liceum możemy rozwijać swoje zainteresowania, wybierając 4 kierunki kształcenia. Medyczno-przyrodnicze z wiodącą biologią. Praca z mikroskopem pokazuje nam, że to, czego uczymy się, istnieje naprawdę. Oraz chemia. Ups, chyba dodano nie ten składnik, co trzeba. Spokojnie. Tutaj wszystko jest zawsze pod kontrolą. Mamy przecież najwyższe wyniki maturalne z chemii w powiecie i w okręgu. Drugi kierunek to humanistyczno-dziennikarski z wiodącym językiem polskim i historią. Dzisiaj jest tu uczta bogów. Za tymi drzwiami bitwy toczone przy tablicy swoją magią przykuwają uwagę pasjonatów tego przedmiotu. Einstein, Newton, Pitagoras byliby dumni z możliwości intelektualnych uczniów klasy politechnicznej. Uczniowie klasy ekonomicznej z językiem angielskim w biznesie doskonalą swoje umiejętności korzystając codziennie z tablicy interaktywnej. A tu prężnie działający samorząd w trakcie narady. Opracowuje plan imprez, dzięki którym panuje w naszej szkole wspaniała atmosfera. A teraz biegniemy na zajęcia z wychowania fizycznego do hali. Kończymy zajęcia zmęczeni, ale z wysokim poziomem endorfin, coraz sprawniejsi, z lepszą kondycją. Aż wreszcie po 3 latach. Świetnie przygotowani, dojrzali, zaradni, z żalem opuszczamy mury tej szkoły, aby kontynuować naukę na wybranych uczelniach wyższych. Wyjeżdżamy do Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Szczecina, Warszawy, stając się dobrymi studentami różnych uniwersytetów i szkół technicznych. Po uzyskaniu tytułu magistra, inżyniera, doktora, jako dorośli ludzie jesteśmy gotowi do rozpoczęcia samodzielnego życia, ale zawsze pozostaniemy absolwentami naszego liceum. W 1982 roku skończyłam tutejsze Trzcianeckie Liceum. Wspominam bardzo miło, z wielu względów. Przede wszystkim natrafiłam do bardzo fantastycznej klasy. Do dnia dzisiejszego utrzymujemy nie tylko kontakty koleżeńskie, również przyjacielskie. Poza tym poziom nauczania w tutejszym liceum był bardzo dobry. Ja akurat studiowałam na Akademii Ekonomicznej, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny i właściwie wszyscy, którzy ukończyli liceum Trzcianeckie, świetnie sobie radzili z matematyką. Wybór jak najbardziej słuszny. Mówię to każdemu, iż czas, ten 4-letni czas spędzony w Ogólniaku to najpiękniejszy czas mojej młodości. Ja tak nawet nie wspominam 4-letniego okresu studiów. Nowe przyjaźnie, nowe sympatie, troszeczkę inne spojrzenie już na rzeczywistość i na świat, który nas otaczał. To wszystko spowodowało, że ja uważam, że ten czas spędzony w liceum ogólnokształcącym nie był czasem straconym. Na swojej drodze spotkałam nauczycieli mistrzów. Byli to ci, którzy przekazywali wiedzę taką gruntowną. Byłam w klasie ogólnej, także nie była to klasa sprofilowana, więc ze wszystkich przedmiotów można powiedzieć, że uczono nas wiadomości ogólnych. Natomiast z takim dużym, z dużą nostalgią wspominam lekcję języka polskiego, bo uczyła mnie pani profesor Szarkiewicz. Na tę lekcję nie można było być nieprzygotowanym. Pani po naszych minach od razu zaobserwowała, kto nie dysponuje odpowiednią wiedzą, ale były to lekcje rzeczywiście, które można nazwać lekcjami poezji. Ja się nie zastanawiałem, dlaczego iść do liceum i czy w ogóle rozważać jakiekolwiek inne szkoły. To był mój jedyny wybór i w zasadzie myślę, że trafny, sądząc po tym, co teraz mogę dalej robić.
no, mogłem zrealizować siebie, swoje pasje i w zasadzie to zależy tylko od tych osób, które tam uczęszczają, jaka ta szkoła będzie. Miło jest w liceum ogólnokształcącym w Trzciance. My mieliśmy próby w słynnym Piekiełku, tak więc musicie tam trafić chociażby po to, żeby zobaczyć te słynne, ciekawe miejsce. My jako zespół nagraliśmy tam również swoje pierwsze nagrania. Musicie wiedzieć, jak ważne są w życiu wybory i jakich dokonujemy wyborów, a w naszym życiu na pewno był to wybór słuszny. Liceum ogólnokształcące Trzcianka, zapraszamy. Myślę, że jest to taka droga na przyszłość, otwarcie właściwie furtki do dalszego kształcenia, do pozyskania wiedzy właściwie na temat życia, do tego, żeby jeżeli ktoś nie wie jeszcze, co chciałby robić w swoim życiu, to idzie do liceum i tam się ukierunkowuje. Co prawda w tej chwili już są klasy bardziej profilowane, już trzeba mniej więcej wiedzieć, co by się chciało robić, ale 3 lata można zawsze jeszcze zmienić profil i dostosować się do tego, co by się chciało w życiu robić. Jeżeli ktoś w tej chwili zastanawia się, i mówię tu do młodszych kolegów gimnazjalistów, jaką szkołę wybrać na swojej dalszej ścieżce, to powiem wam, moi drodzy, nie wahajcie się ani przez chwilę, jeżeli myślicie o liceum ogólnokształcącym w Trzciance, naprawdę warto. Fantastyczna szkoła, fantastyczni ludzie, fantastyczni koledzy, bardzo miło wspominam nauczycieli. Oczywiście trzeba było się trochę uczyć, ale czas spędzony w tej szkole to była naprawdę fantastyczna zabawa i fantastyczna atmosfera. Mury tej szkoły przeżyły wiele pięknych historii, teraz czekają na wasze nowe historie, także jeżeli myślicie poważnie o studiach, ta szkoła pozwoli wam fajnie przygotować się do późniejszych studiów. Nie bójcie się, to nie jest szkoła tylko dla kujonów i prymusów. Pamiętajcie, ogólniak zrobi z was bohaterów, od zera do bohatera. Liceum ogólnokształcące w Trzciance to szkoła szyta na miarę twoich oczekiwań.